Panie prokuratorze, odnośnie wybuchu gazu w kamienicy w katowickich Szopienicach, jakie są ustalenia na ten moment? Prokuratura Okręgowa w Katowicach od piątku prowadzi śledztwo w sprawie zawalenia się i wybuchu kamienicy w Szopienicach, następstwem którego to zdarzenia śmierć poniosło dwie osoby. Od piątku w tej sprawie prowadzone są intensywne czynności. Celem tego śledztwa jest wyjaśnienie okoliczności tego zdarzenia, w którym dwie osoby zginęły, a kolejne osoby doznały obrażeń ciała. Doszło również do uszkodzenia mienia znacznych rozmiarów. W tej sprawie trwają intensywne działania zarówno prokuratora, jak również i policji, ponieważ na zlecenie prokuratury w tej sprawie czynności wykonuje również Komenda Wojewódzka Policji, zmierzające do wyjaśnienia przyczyn tej katastrofy. W tej sprawie cały czas trwają przesłuchania świadków. Zostały zakończone oględziny na miejscu zdarzenia. Te oględziny dotyczyły zarówno oględzin okolicznych budynków, które zostały uszkodzone w wyniku tego zdarzenia, jak również oględzin uszkodzonych samochodów. W piątek na miejscu zdarzenia z naszego polecenia był biegły z zakresu budownictwa, z zakresu instalacji gazowych i elektrycznych. W sobotę po zakończeniu akcji ratunkowej rozpoczęły się oględziny na samym miejscu zdarzenia, tego miejsca samego zawalenia się budynku. Natomiast te oględziny z powodów bezpieczeństwa i z powodu tej decyzji inspektora nadzoru budowlanego zostały ograniczone wyłącznie do tych miejsc, do których było możliwe wejście właśnie z powodów bezpieczeństwa. Te oględziny zostały zakończone. Czy wiadomo już, co mogło być przyczyną wybuchu gazu, czy na razie za wcześnie, żeby się opinić? Postępowanie w tej sprawie zostało wszczęte w piątek, zresztą w piątek doszło do zdarzenia. To śledztwo znajduje się na początkowym etapie. W tej chwili podejmujemy takie działania, które zmierzają do wyjaśnienia przyczyn tej katastrofy. Trwają przesłuchania świadków, prokurator planuje jeszcze do wykonania inne czynności. Koniecznym jest zabezpieczenie dokumentacji budowlanej. Przeprowadzona zostanie jutro w Zakładzie Medycyny sekcja zwłok tych dwóch kobiet zmarłych w wyniku tego zdarzenia. Musimy wykonać jeszcze inne niezbędne czynności. Nie jest to sprawa prosta, na pewno sprawa ma charakter skomplikowany, wymagający podjęcia szeroku działań tutaj ze strony prokuratury. A co przypuszczacie Państwo, bo pojawiły się takie informacje, że no nie było żadnej awarii na sieci gazowej, więc można by podejrzewać, że w takim razie coś wywołało ten wybuch, jakiś czynnik zewnętrzny, prawda? Tak jak powiedziałam, to śledztwo jest na początkowym etapie. Szereg tych czynności zostało w tej sprawie już wykonanych. Jednakże z uwagi na taki poważny charakter tej sprawy, początkowy etap, no i konieczność poczynienia prawidłowych ustaleń, jakieś informacje co do ustaleń wynikających z tych dowodów, które prokurator przedstawił, no nie możemy Państwu na ten moment przekazać. Czy była już taka możliwość, żeby przesłuchać tego mężczyznę, który jest leczony w Siemianowickim Centrum Leczenia Obrażeń? W sprawie przesłuchani zostali pokrzywdzeni wszyscy w tym zdarzeniu, poza mężczyzną, który przebywa w szpitalu w Siemianowicach Śląskich. Na sobotę decyzja lekarzy była taka, że stan zdrowia tego pacjenta uniemożliwiał jego przesłuchanie. Także przynajmniej na ten moment ten mężczyzna nie został przesłuchany. No, trzeba pamiętać, że śledztwo toczy się w sprawie. Tak jak Pani wspominała, śledztwo wielowątkowe, czyli tutaj dużo aspektów jest do sprawdzenia i zbadania. W sprawie prokurator musi wyjaśnić okoliczności tej katastrofy, której po pierwsze zginęły dwie osoby, po drugie kolejne osoby doznały obrażeń ciała, w tym także ciężkich. Musimy także wyjaśnić okoliczności zniszczenia mienia, ponieważ na skutek tego zdarzenia no nie tylko doszło do uszczerbku na zdrowiu czy życiu osób, ale również do zniszczenia mienia tych okolicznych budynków czy też samochodów, które tam znajdowały się. No, ta sprawa wymaga również wiedzy specjalnej, w związku z tym dlatego też prokurator zapewni udział biegłego podczas oględzin na miejscu zdarzenia i prawdopodobnie w tej sprawie będzie wydana opinia biegłego co do również przyczyn tej katastrofy. Czyli rozumiem, że póki co postępowanie oczywiście prowadzone w sprawie. Postępowanie prowadzone jest w sprawie, wykonano zostało szereg czynności, natomiast szereg tych czynności jest jeszcze przed nami. Dziękujemy. Przepraszam.